Jaworzno zamierza wykorzystywać do celów spożywczych wodę z kopalni. W tym celu miasto wybuduje stację uzdatniania wody na terenie, który przejęło niedawno od spółki restrukturyzacji kopalń. Na korzystanie z wód kopalnianych mają też Ochotę Katowice, które rozpoczęły już badania, na ile taka woda nadaje się do spożycia. Paweł Jędrusik. Jaworzno zamierza wybudować stację uzdatniania wody na terenach po byłej kopalni Jankanty. Miasto przejęło już tereny od spółki restrukturyzacji kopalń, a teraz podpisana została umowa, na mocy której Jaworzno będzie kupowało wodę od SRK. Ilość wody, która tam będzie pompowana i którą my będziemy pobierać, to jest około 3 miliony metrów sześciennych rocznie. Już niedługo gmina będzie ogłaszać przetarg na budowę stacji uzdatniania wody i końcem 2025 roku planowane jest zakończenie tej inwestycji. Wodociągi nie chcą jednak na razie mówić o kosztach zakupu. Nie wiadomo także, ile ma kosztować budowa stacji uzdatniania wody, bo miasto nie ogłosiło jeszcze przetargu. Jaworzno nie jest jedynym miastem, które zamierza korzystać z wód kopalnianych do celów spożywczych. Wodę w taki sposób chciałyby też pozyskiwać Katowice. Taka stacja pilotażowa uzdatniania została już uruchomiona. Teraz będą w niej prowadzone badania, które pokażą, jak można uzdatniać tę wodę, czy w ogóle ją można, jakie są może szanse na uzdatnianie jej tak, by mogła być wykorzystywana właśnie jako woda pitna. Chodzi o byłą kopalnię Boże Dary na południu Katowic. Bardzo analogiczna sytuacja do tutaj jaworznickiej. Nowa inwestycja w Jaworznie jest jednym z zadań w ramach projektu Jaworznicki Obszar Gospodarczy, na który miasto pozyskało 100 milionów złotych z funduszu Polski Ład.